Z Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Na ostatnią niedzielę Adwentu, na te ostatnie dni przed narodzeniem, najważniejszym narodzeniem w historii ludzkości, na ten czas otrzymujemy dobrą nowinę. Dobrą nowinę o poczęciu, o wcieleniu, o cudzie życia. Bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Wierzysz w to? Zaiste, dla Boga nie ma nic niemożliwego, bo oto Panna pocznie i porodzi. Pozwolisz Bogu, jak Maryja, wejść w historię Twojego życia? Czy wypowiesz swoje fiat, swoją zgodę na to, co Bóg zaplanował? Nie bój się. Tak jak do Maryi te słowa wypowiedział anioł, tak powtarza je dziś i szepcze do Twego ucha: nie bój się. Oto człowiek znalazł łaskę u Boga. I dlatego nieznany Nazaret staje się świadkiem cudu poczęcia. Maleńkie Betlejem będzie miejscem narodzenia. Narodzenia Pana, ziemi i nieba. Bóg wybiera też Twoje serce. Czy pozwolisz się Mu narodzić w Tobie? Tak, stara miłosna, Sulejówek czy Zagórze, Wiązowna, Zakręt, a nawet tu wstaw swoje lokum. Każde to miejsce może być miejscem cudu, nie jednego cudu. Bo dobra nowina jest o tym, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Oto Najwyższy wkracza pokornie w historię ludzkości. Przyjmuje ciało, ludzkie ciało, a znasz je doskonale. Znasz wszystkie swoje możliwości i ograniczenia.